Witamy Państwa serdecznie na wystawę Mendini, która odbędzie się od 2 grudnia 2014 roku i będzie trwać do 15 marca 2015. Wystawa będzie miała dwa miejsca. Będzie to pierwsza wystawa Alessandro i Francesco Mendini, światowej sławy architektów we Wrocławiu. Odbędzie się w galerii Neon na ulicy Trauguta oraz we wnętrzach Muzeum Architektury we Wrocławiu. Otwarcie wystawy 2 grudnia o godzinie 17 w Galerii Neon na Trauguta i o godzinie 18 tego samego dnia w Muzeum Architektury na ulicy Bernardyńskiej 5. Na wystawę przyjechały do nas eksponaty z różnych kolekcji, z różnych muzeów w Europie, z Fondacją Cartier z Paryża, z Fondazione Bizacca we Włoszech, z Muzeum Groningen, zaprojektowanym zresztą przez braci Mendini w Holandii, z Triennale Design Muzeum w Mediolanie, które jest najważniejszym miejscem, jeżeli chodzi o design we Włoszech, oraz z wielu kolekcji prywatnych oraz z produkcji firm, dla których projektuje na co dzień Alessandro Mendini. Muzeum Architektury we Wrocławiu z ogromną przyjemnością włączyło się w organizację ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest przygotowanie właściwie dwóch wystaw Alessandra i Francesca Mendini w Galerii Neon Akademii Sztuk Pięknych i w naszych wnętrzach. Bardzo się cieszymy, bo możemy zaprosić do oglądania przedmiotów pięknych, a jednocześnie przedmiotów, które mogą też stać się punktem wyjścia do dyskusji o tym, co łączy architekturę i rzemiosło. Mamy nadzieję, że część poświęcona architekturze, składająca się przede wszystkim z modeli budynków projektowanych przez Mendiniego, ale także z fotografii już gotowych realizacji, zajęła w naszym muzeum dosyć dużo miejsca. Można też zobaczyć szkice, na których architekt notował swoje pomysły. I myślę, że można prześledzić sposób myślenia, który jest wspólny dla projektowania architektury i projektowania przedmiotów użytkowych, sposób myślenia o odbieraniu właśnie takiej zmysłowej urody przedmiotów, koloru, faktur. Staramy się wracać do tych tematów w różnych odsłonach i myślę, że ta będzie szczególnie efektowna i szczególnie inspirująca. Zapraszamy serdecznie. Muzeum Architektury, bo tutaj jesteśmy dzisiaj. Wcześniej pokazywaliśmy kolekcje, które są zaprezentowane we wnętrzach Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dodam jeszcze, że oczywiście organizatorami tej wystawy jest Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu imienia Eugeniusza Geperta oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. W przestrzeniach Muzeum Architektury, w którym znajdujemy się dzisiaj, pokazujemy przepiękną kolekcję właśnie z Fondazione Bizacca Mobili per Uomo, czyli meble dla mężczyzny, oraz Petite Cathédrale z Fondacją Cartier z Paryża, czy też wspaniałą rzeźbę Cavalier du Durer, też z tej samej Fondacją Cartier w Paryżu. Pokazujemy tutaj też obszerną kolekcję szkicy. Każdy szkic, który wychodzi spod ręki mistrza Mendiniego, znajduje się w archiwach właśnie Triennale w Mediolanie i tutaj w archiboksie w Muzeum Architektury. Pokazujemy całą kolekcję około 120 szkicy. Pokazujemy też przepiękne obiekty z kolekcji Flavio Panocchi, kolekcja ikon, właściwie miniatur, rzeźb projektu Alessandro Mendiniego ze złoconego brązu oraz kolumny z ceramiki w wysokości przeszło 2 metrów, bardzo imponujące, przepiękne kolorze, fotele firmy Magis, słynny fotel Proust, który zrealizował około 25 lat temu Alessandro Mendini, wykonywany ręcznie, do dzisiaj zresztą, jako unikaty.
został zaadaptowany jako na produkt przemysłowy i zrobiła to firma Magis. Pokazujemy tutaj właśnie też kilka przykładów tego mebla w różnych kolorach produkcji przemysłowej. Mamy też kolekcję z firmy Poro, znanej na świecie, tej, która jest wśród przodujących firm w dziedzinie designu. Mamy też kilka przedmiotów z okresu Mendiniego, z okresu redesign, modele architektoniczne oraz zdjęcia z realizacji, gotowych realizacji architektonicznych. I w Muzeum Architektury na samym wejściu pokazujemy projekt i model rzeźby dla miasta Wrocławia. Więc to będzie też ciekawe, myślę, dla mieszkańców tego miasta, żeby zobaczyć, jaką propozycję rzeźby do przestrzeni miasta ma pan Alessandro Mendini. Zapraszam Państwa serdecznie.